Cześć! Witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dziś, kochani, wspólnie otworzymy sobie przesyłkę, która ostatnio do mnie dotarła. Jestem bardzo ciekawa, co tam w środku jest, także jeżeli Wy też jesteście ciekawi, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania tego filmu. Kochani, jakiś czas temu odezwała się do mnie mailowo pani z firmy Bingo Spa. Zapytała, czy nie byłabym zainteresowana z nimi współpracą i przetestowaniem kilku ich kosmetyków. I powiem Wam, że byłam totalnie zaskoczona, bo widziałam pewne kosmetyki u Loli na kanale Vlog Lola. Ona tam pokazywała niektóre z nich i była nimi zachwycona. I powiem Wam, że jak się ta firma do mnie odezwała, to nie uwierzycie, byłam tak przeszczęśliwa, tak mile zaskoczona, że ta firma do mnie również się odezwała. I powiem Wam, że też oczywiście prześledziłam tą firmę, przejrzałam ich stronę internetową, bo jest to firma, polska firma, która właśnie przez stronę internetową możecie zakupić ich kosmetyki. Powiem Wam, że kosmetyków mają bardzo dużo. Jest pielęgnacja do twarzy, pielęgnacja do ciała, pielęgnacja na celulit, na odchudzanie, pielęgnacja do włosów. No powiem Wam, że mają tak ogromny asortyment w swoim sklepie internetowym, że ciężko mi było się na cokolwiek zdecydować, ale pamiętałam, że właśnie Lola pokazywała na swoim kanale dwa produkty, które bardzo chciałabym przetestować, więc poprosiłam panią o te dwa produkty. Jeszcze jakiś trzeci, już nie pamiętam, bo dość dawno mailowaliśmy ze sobą, ale powiedziałam, że te trzy produkty wybieram, jak otworzę paczkę, to na pewno sobie przypomnę, które to były, a resztę produktów, bo miałam możliwość wybrania sześciu produktów, ale zdałam się na panią, żeby pani pode mnie wybrała resztę produktów. Więc kochani, mam paczuszkę, jestem naprawdę bardzo ciekawa, więc dzisiaj otworzymy sobie tą paczuszkę, zaraz przejrzymy, co w niej się znajduje, co tam w środku jest, a już się nie mogę doczekać. Powiem Wam, że bardzo długo na nią czekałam, dlatego że był tutaj problem z moją pocztą. Byli bardzo dociekliwi, co to za przesyłka, czy ja ją zakupiłam, więc pisałam, że jest to kosmetyki, które dostałam za darmo. Oczywiście chcieli rachunek. Rachunku nie miałam, więc napisałam, że prawdę, że firma do mnie napisała, czy nie chciałabym tych kosmetyków przetestować, ich zrecenzjować i już poczta dała mi spokój, już nie drążyli dalej tematu, tylko po prostu tam z tej strefy cłowej pocztowej wysłali mi ją tutaj do miasteczka. Musiałam ja tutaj zapłacić cło, ale nie było to duże cło, bo wiem, że te kosmetyki są dużo więcej warte jak to cło, więc już na to machnęłam ręką i pani na poczcie mi podpowiedziała, że jakbym dalej miała otrzymywać takie paczuszki, to żeby po prostu firma zaznaczyła, że jest to prezent i wówczas nie będzie takiej długiej procedury tutaj na poczcie z wysyłką, tylko po prostu już będzie to łatwiej, prościej szło. Także kochani, otworzymy sobie tą przesyłkę za chwilkę, zobaczymy, co znajduje się w niej tutaj w środku i oczywiście ja za jakiś czas nagram film, bo jestem bardzo ciekawa, jak te produkty się sprawdzą. Będę chciała Wam przedstawić je, jak one zadziałały, czy w ogóle zadziałały. Wiem, że dziewczyny niektóre te kosmetyki bardzo chwalą i są z nich bardzo zadowolone, więc zobaczymy, jak to będzie u mnie. Na pewno nagram, słuchajcie, kilka filmów na temat tych kosmetyków, bo wiem i źle otwieram, dobra? Już się nie mogę doczekać i słuchajcie, bym ją najchętniej rozerwała, bo wiem, że tutaj są różnego rodzaju kosmetyki, są i do włosów, i do twarzy, więc będę chciała Wam nagrać takie filmy i po prostu dobrze o nich opowiedzieć, dobrze je zrecenzjować, bo nie ukrywam, że mi również na tym zależy, żeby je dobrze przetestować. A żeby przetestować dobrze produkt,
to potrzebujemy co najmniej 2 tygodnie, 3 tygodnie, żeby był ten efekt widoczny. Paczuszka wygląda tak, już z tej czarnej folii ją tutaj otworzyłam i teraz szukam, gdzie tu otworzyć dalej. Dobra, tu mamy. No powiem Wam, że i ta paczuszka czekała na mnie na otwarcie, bo czekała sobie na poczcie. I ja na nią też czekałam niecierpliwie, więc mogę już ją otworzyć i mogę zacząć testować te produkty. I tak, oczywiście granulat musi być, bo to są kosmetyki. Najczęściej, słuchajcie, właśnie jak są kosmetyki, patrzę, dobra, może tutaj wysypię. Jak są kosmetyki wysyłane, to właśnie najczęściej takie granulaty, takie właśnie kuleczki są tutaj dodawane. Ja słyszałam, że je się rozpuszcza w wodzie. Nie wiem. Nie mam małych dzieci. Wnusia jeszcze za mała, żeby to z nią przetestować, ale słyszałam, że właśnie się rozpuszczają w wodzie. Także jak macie małe dzieci, abyście zamawiały kosmetyki z tej firmy, to wrzućcie do wanny, będzie radość. Dzieci będą miały radochę. Dobrze. Wszystkie kosmetyki są tutaj zapakowane jeszcze w folię. No i słuchajcie, już przechodzę do pokazywania. I tak, to jest to. Bez igieł, bez bólu. Ten krem właśnie miała Lola u siebie i byłam go bardzo ciekawa, bo powiem Wam, że jest to krem, który niweluje zmarszczki na naszej twarzy, a nawet takie worki pod oczami też pomniejsza, bo właśnie Lola mówiła o swoich takich workach pod oczami i zmarszczkach, że fajnie ten krem jej u niej zadziałał i nawet miała pytania, czy czasem nie robiła jakiegoś zabiegu, więc jeżeli taki jest, to powiem Wam, że no, cieszę się, że coś takiego mogę przetestować, bo powiem Wam, że mój botoks, który robiłam rok temu, dobry rok temu, już zaczął zanikać. Nie wiem, czy pamiętacie, jak byłam w Polsce w listopadzie. To był listopad? Nie, to było na wakacje. To było na wakacje. Robiłam botoks i robiłam tutaj sobie botoks na czole, na tej mojej zmarszczce. Widzicie, ona powróciła. Już mogę brwi marszczyć, a jak zrobiłam botoks, to brwiami nie mogłam ruszać. I tutaj nad tą brwią również ta moja brzydka zmarszczka powraca. I tutaj właśnie oczywiście mimiczne zmarszczki. Pod oczami również, widzicie, są takie lekkie już worki. No słuchajcie, 47 lat. Na karku już mam, więc zmarszczki niestety pojawiają się, tak? Więc mam nadzieję, że ten krem sprawi cuda i troszeczkę, chociaż troszeczkę, no bo wiadomo, w moim wieku to już takie kremy nie będą czyniły cudów, nie wiadomo jakich, ale może chociaż troszeczkę mi pomoże. Więc jest to krem bez igieł, bez bólu i wiecie co? I tak. Co tutaj pisze na opakowaniu? Poczekajcie sekundkę, ja sobie tylko przyniosę okulary, bo tu są małe literki, a w moim wieku wzrok już jest gorszy, więc przyniosę okulary i już Wam przeczytam, co jest na tym opakowaniu napisane. Dobrze, kochani, okulary są i już czytamy. Bez igieł, bez bólu. Ze śluzem ślimaka serum przeciwzmarszczkowe. Sposób użycia. Stosować co 3 dni rano, czyli nie stosujemy tego serum codziennie. Niewielką ilość serum należy nanieść na oczyszczoną skórę twarzy, równomiernie rozprowadzić, delikatnie wklepać opuszkami palców. Więc co 3 dzień, więc na pewno będę potrzebować na przetestowanie tego serum dobre 3 tygodnie, żeby już móc zauważyć efekty, o ile takie będą, chociaż wiem, że dziewczyny są zachwycone tym produktem, więc zobaczymy, kochani, jak on sprawdzi się u mnie. Następnym tutaj kosmetykiem, który sobie wybrałam, jest aktywne serum, chyba tak, chyba to wybrałam, poczekajcie, tylko to otworzę, bo to jest wszystko szczelnie tutaj fajnie zapakowane, no jednak podróż przebyło. O, już mamy aktywne serum kolagenowe z kwasem hialuronowym, więc jestem też tego bardzo ciekawa. Wiecie co, jak ja to będę stosować, ja na pewno Wam wszystko powiem, bo tutaj teraz trzeba by było się doczytać.
jak stosować. Nie jest tutaj nigdzie napisane, ale tak. Zobaczymy, będziemy testować, będziemy stosować aktywne serum z kolagenem i kwasem hialuronowym, zobaczymy. Wydaje mi się, że te dwa produkty są do siebie, powinny ze sobą współpracować, o ile się nie mylę. Powiem Wam, że jeszcze nie zapoznałam się dokładnie ze wszystkimi tymi kosmetykami, więc nie wiem, ale następny produkt, który będę testować, to będzie właśnie ten... płynna keratyna 100% zdrowe, pogrubione, gęste włosy. Tą keratynę również miała Lola, również ją stosowała i wiem, że była nią zachwycona. Ja powiem Wam tak, moje włosy są bardzo poddatne, jak możecie zauważyć, są bardzo poddatne na układanie ich. Ja je często zostawiam po umyciu nieułożone, po prostu rozczesuję i nic z nimi nie robię, a lubię jak moje włosy są gładkie, proste, więc zobaczymy. Nie wiem, czy to ten produkt, ale chyba to jest ten produkt, o którym jest głośno, że pachnie magii, więc słuchajcie, muszę go otworzyć, ja uwielbiam zapach magii, więc już muszę go otworzyć i powąchać. Lola mówiła, że jest paskudny zapach, że trzeba się do niego przyzwyczaić, więc zobaczmy. Wiecie, ja jestem po pewnej chorobie, po pewnym wirusie, gdzie mój nos nieraz mnie zwodzi, więc zobaczymy, może tym razem ten zapach będzie ok, a może mi się nie spodoba, więc zobaczmy. O, mocny, naprawdę mocny, słuchajcie, tu jest magii. Na pewno zapach magii, ale też czuję tutaj tak jakby pieprz mocny. Nie wiem. Jest mocny, ale do przeżycia. Ja słyszałam, że właśnie jak się nim spryskuje włosy, to później po wysuszeniu on z włosów schodzi ten zapach, jakoś się ulatnia, więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, czy wyprostuje i co on tu ma robić? Pogrubi moje włosy, bo zobaczcie, mam na przykład teraz kiteczkę i ta kiteczka zbyt gruba nie jest, więc zobaczymy. Zobaczymy, będzie testowanko, więc na pewno ta keratyna, jeśli się do niej jakoś, jeśli ten zapach mi nie będzie przeszkadzał i ją będę stosować tak przez 3 tygodnie, to na pewno recenzja tego produktu będzie, czy warto. Jestem naprawdę jej ciekawa. Co tutaj mamy? Też coś do włosów. No to tego, ten chyba produkt pani wybrała mi od siebie osobiście, bo nie jestem pewna. Powiem Wam, że nawet nie pamiętam, co wybrałam. Wiem, że na 100% wybrałam to i chyba ten produkt i chyba też właśnie tą keratynę, bo widziałam u Loli. A te resztę produktów, ale słuchajcie, ich jest więcej jak 6. Dostałam coś więcej. Miało być 6, a tutaj jest 7 produktów. Jeden produkt więcej. Zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Ja do niektórych, słuchajcie, produktów będę musiała założyć okulary. Już wiem. Już wiem, słuchajcie, czytałam na temat tego produktu. Ja Wam podlinkuję tutaj pod filmem. Czytałam tak, to jest to. Czytałam pewien artykuł na temat właśnie tego skrzypu polnego. Jest właśnie tego produktu. I jest to skrzyp polny 100% do włosów. Właśnie skrzyp polny w sprayu. I powiem Wam, że byłam bardzo ciekawa i zapytałam pani, czy mogłabym go również przetestować i sprawdzić na moich włosach i otrzymałam również ten produkt, więc jestem bardzo ciekawa. Ja Wam tutaj pod filmem podlinkuję ten artykuł na temat tego skrzypu. Bardzo mnie zaciekawił, więc jak mogłam sobie wybrać te kosmetyki, to poprosiłam również o ten skrzyp polny, bo bardzo chciałam go przetestować, więc to jest właśnie dodatkowy produkt, który mogłam sobie wybrać.
Tak, a tamte są właśnie od, które wybrałam wcześniej. Co tutaj mamy? Następny produkt, to już tutaj są wybrane produkty przez panią. Wiecie, też nie chciałam, pani mówiła, że mogę sobie wybrać 6 produktów, ale powiem wam, że asortyment mają tak ogromny i żeby na cokolwiek się zdecydować, to było mi trudno, a też nie chciałam, słuchajcie, być nie wiadomo jak, w cudzysłowie, wiecie, dają ci palec, bierzesz całą rękę, tak zachłanna, wiecie, żeby sobie pomyśleli, aha, napisaliśmy do niej, ona już bierze takie drogie kosmetyki, więc poprosiłam o te 3, właśnie głównie o ten krem, o ten kwas hialuronowy i o keratynę i jak pani powiedziała, że mogę wybrać 6, to jeszcze poprosiłam właśnie o ten skrzyb, bo byłam bardzo ciekawa po tym artykule, jak go przeczytałam, że ten skrzyb jest również fajny, a resztę już powiedziałam, wybierzcie mi sami, bo zdaje się na wasze zdanie. I co tutaj mamy? Kolagen 100% z olejkiem arganowym i też będę musiała przeczytać, czy to jest kolagen do ciała, to jest taka butelka, zobaczcie, więc na pewno będę musiała się zapoznać z tymi kosmetykami, przed użyciem wstrząsnąć. Zobaczymy, więc powiem wam, ja wam wypiszę ogólnie te wszystkie kosmetyki pod filmem, będziecie mogli sobie zobaczyć, co to są za kosmetyki, do czego służą, więc na stronie Bingo Spa będziecie mogli sobie je przejrzeć i nie tylko te kosmetyki, bo naprawdę jest tam duży asortyment i przepraszam was serdecznie, ale ryga mi bateria, więc wymieniam baterię i przechodzimy do dalszych kosmetyków z tej paczki. Bateria wymieniona, no nie przygotowałam się, ale wiecie co, powiem wam, że fajnie by było, gdyby aparaty, kamery, tam gdzie bateria jest, pokazywały nam ile procent, tak jak w telefonach, jeszcze mamy baterii, bo tak zaczęłam nagrywać baterii, w ogóle się nie wyświetliła, że nie mamy jej zbyt dużo, a tutaj patrzę, zaczęłam rygać. Także serdecznie was przepraszam za tą przerwę w wymianie baterii, ale już przechodzę do dalszego. Zostały nam jeszcze 2 kosmetyki, więc już do dalszego pokazywania przechodzimy szybciutko. Co tutaj mamy? Szampon borowinowy. Mamy taką tutaj buteleczkę. Jestem ciekawa, jak on pachnie, więc... A może ten skrzyp otworzymy, zobaczymy jak pachnie? Czy tak samo jak keratyna? Zaraz zobaczymy, ale poczekajcie. Najpierw otworzymy sobie ten szampon. Także 3 produkty do włosów. Keratyna, skrzyp i szampon. 2 produkty do twarzy. Nie jestem pewna tego kolagenu, do czego jest, więc na pewno sprawdzę. Bo sama jestem ciekawa, czy on jest do ciała, czy do twarzy. Zobaczymy. Dobra, otwieramy szampon. Fajnie wszystko szczelnie zapakowane. I już zobaczymy zapach. Delikatny, niewyczuwalny mocno. Wiecie co, on mi troszeczkę przypomina te moje szampony z... No mówcie, mówcie jakie szampony ja używam z tej firmy, Herbal Essence. Powiem wam, że i konsystencją jest podobny, chociaż Herbal Essence ma bardziej wyczuwalny zapach, ale ten też jest taki, no powiem wam, ładny. Słabo wyczuwalny, ale nie jest zapachem jak ta keratyna, naprawdę zapach ma ładny, bardzo delikatny, więc zobaczymy, szampon borowinowy i czekajcie, otworzymy, zobaczymy, jest zaklejona, ale zobaczymy tą, o, zobaczymy ten skrzyp polny, jak on pachnie, o, wiecie co, tutaj to już są zioła. Tu już czuję zioła. No skrzyp polny chyba tak pachnie. Ale naprawdę silne zioła. Nie jest to tak odurzające, ale taki pierwszy zapach mocny. Więc zobaczymy. Może najpierw będę, bo słuchajcie, mam i skrzyp polny na to, żeby włosy
na pewno nie wypadały, żeby były mocniejsze. A keratyna również jest na to, żeby włosy były gęstsze i pogrubione, więc może najpierw zacznę od keratyny, a ten produkt zostawimy sobie na następne testowanie, bo wiecie, nie chcę ich łączyć z tego względu, że nie będę mogła dobrze ich porównać, nie będę wiedziała, który podziałał na moje włosy, więc umówmy się tak, że najpierw zacznę stosować keratynę, tak przez pierwsze 3 tygodnie i nagram recenzję tego produktu, powiem Wam, czy u mnie się sprawdził, czy jest warty stosowania, czy wytrzymam z tym zapachem po pierwsze, a później może przejdziemy do tego, więc zobaczymy. Tak chyba zrobimy i ostatni produkt, powiem Wam, że jestem tak podekscytowana tą ilością produktów, tych kosmetyków, że najchętniej bym wszystkie zaraz zaczęła stosować, używać i powiedzieć Wam, czy warto, no ale no niestety trzeba je troszeczkę poużywać, żeby móc się na ich temat wypowiedzieć. Tutaj coś puściło chyba, albo może tu klej, no nie wiem, zobaczymy. Tutaj coś mi puściło. Co to jest? Również do włosów. O, powiem Wam, że dużo produktów do włosów. Raz, dwa, trzy, cztery produkty do włosów. Trzy do twarzy. Dwa do twarzy. I jeden, nie wiem, może też. Zobaczymy, chyba do ciała. O, troszeczkę odkleiło mi się przez to tutaj opakowanie, ale to nic. Co tu mamy? No, troszkę puściło, ale od razu powąchamy. Też delikatny zapach. Co to jest? To jest kuracja do włosów z biotyną, kwasem hialuronowym i L-cysteiną. Więc mamy tutaj jakąś chyba maskę do włosów. Na pewno też się zorientuję, co to dokładnie jest. Troszkę mi się tutaj, widzicie, nie wiem, czy to jest płynne, troszkę się tutaj wylało. Nie mam w co wytrzeć. Dobrze, zobaczymy. To nie pękło tu przypadkiem? Nie, może podczas po prostu podróży. Tak, bo nie jest to tutaj zabezpieczone złotkiem, więc mogło się podczas podróży po prostu wylać, ale było zabezpieczone w folii, więc nic w paczce tutaj się nie rozlało. Nie ma tragedii. Tutaj troszeczkę się z opakowania zerwało, ale nic się nie dzieje takiego strasznego. Także mamy tutaj właśnie kurację do włosów z biotyną, kwasem hialuronowym i L-cysteiną. No powiem Wam, że jak sobie te dawki na moje włosy tutaj zaaplikuję, to moje włosy będą cudowne, odżywione, długie, wyprostowane, zagęszczone. Jeśli te produkty faktycznie tak działają na włosy, no to nie mogę się już doczekać ich stosowania. Także kochani, tak oto wyglądały produkty, które otrzymałam od firmy Bingo Spa. Na pewno recenzję każdego, może nie każdego z tych kosmetyków, ale w większości z tych kosmetyków będę starała się na mój kanał nagrać, także czekajcie na te filmy. Jest to pierwsza firma, która się do mnie odezwała, z którą chętnie podjęłam współpracę, bo bardzo mnie te kosmetyki już wcześniej ciekawiły, więc ucieszyłam się na tą wiadomość, że ja również będę mogła je przetestować. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że miło w tym filmie spędziliście ze mną czas. My oczywiście widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa! It's too late for us now. Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down?